gości. Standard szkoły wprowadzić. Po hymnie. Bardzo serdecznie chciałbym powitać na dzisiejszej uroczystości wszystkich obecnych, szczególnie zaproszonych gości. Witam wszystkich przedstawicieli Sybiraków, których nie będę wymieniał z nazwiska. Proszę. Witam radnych powiatu tureckiego, pana Jana Koniecznego, pana Henryka Trochę, pana Ryszarda Bartosika, pana Henryka Kranca, pana Andrzeja Wojtkowiaka, pana Marka Kubiaka. Podziękować instytucjom, które współpracują już od wielu lat z nami w kultywowaniu pamięci historycznej. Dziękuję. Składam podziękowanie na ręce pana doktora Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu za współpracę z naszą szkołą. Dziękuję Związkowi Sybiraków na czele z panią Anną Wronowską, prezes oddziału Związku Sybiraków w Turku. Dziękuję również serdecznie przedstawicielom dyrekcji Muzeum Miasta Turku imieniem Józefa Mechofera, gdyż podjęliśmy również niedawno taką inicjatywę. Rozpoczęliśmy badanie historii regionalnej, a więc cykl historyczny Moja Ojczyzna, Historia Regionalna może być ciekawa. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Witam zaproszonych gości, pana doktora, przedstawicieli Związku Sybiraków Powiatu Tureckiego. Cieszę się ogromnie, że jestem, proszę Państwa, tutaj w Centrum Kształcenia w Kaczkach w Zespole Szkół Rolniczych, w szkole, która od wielu, wielu lat już jest wiodącą placówką oświatową, która dba o kwestię... W Kaliszu. Tam spotkali się, zetknęli się z działalnością skautów. Była to organizacja młodzieżowa, która przygotowywała młodzież do walki zbrojnej z zaborcami. I przygotowała dobrze, ponieważ kiedy marszałek Józef Piłsudski wydał odezwę do młodzieży polskiej, aby zaciągała się do wojska polskiego, wstępowała do armii polskiej, tu nie raz brali trzech braci. Brali udział w walce w takich różnych potyczkach, w różnych walkach, ale najważniejsze to były takie miejscowości Rawałuska, Brody, pod Brodami, pod Rawałuską, pod Morcami, pod Kamieńcem. Tam, ja mówię, a młodzież ogląda. I koń, który jest przywiązany, nie przywiązany, stoi przy mogile i tak jak gdyby płakał. Ja, kiedy oglądam to zdjęcie, zawsze płaczę. Nie wiem, dlaczego przypominają mi się te rzeczy, płaczę. Dlatego, że żal mi tych młodych polskich chłopców, którzy zginęli, tak bardzo dużo ich poległo pod kamieniem. Wołyńska, Wanda Korzeniowska i poznali się, polubili się i pan, i mój stryj Stanisław z Poniatowa został hrabią dołęgowskim, ponieważ hrabianka miała wielki majątek, który nazywał się Dołęgów i od tej nazwy on się nazywał hrabia dołęgowski. Tam to już było bardzo dobrze, były pałace, stryj też był młody, bo to młodzi chłopcy poszli walczyć o wolną Polskę. Więc gospodarzył świetnie, doprowadził do świetności cały ten majątek. W 1939 wkroczyła Armia Sowiecka na Wołyń. Stanisława Dołęgowskiego wkroczyli soldaci od razu na miejscu, bo to był hrabia. Był pałac, na miejscu zostali wszyscy. Historia jest bardzo, bardzo obszerna, ale ja nie będę wszystkiego mówiła. Chciałam tylko podkreślić, że na naszym terenie w Poniatowie i nie tylko w Poniatowie, bo wiem z opowiadania, że w tych okolicach wielu młodych ludzi wstąpiło do
regionów Marszałka Piłsudskiego i walczyli o wolną Polskę. Nie byli przeklęci, absolutnie byli bardzo doceniani. Państwo polskie doceniło, nawet otrzymali majątki, ale skończyli. I tak walczyli o wolną Polskę z Sowietami i właśnie od z ich ręki zginęli. Zabiorę głos nie tylko dlatego, żebym nie był sobą, tym nie dłużej przytrzymał. Raz, dwa, trzy, proszę. Pan Darek mi przyjdzie. O! Trochę techniki się człowiek mówi. Z dwóch powodów chciałbym ten głos zabrać. Z jednego powodu zacznę tak bardziej bliżej mojej profesji, dlatego że jestem księdzem. Tu młodzież szczególnie mogła być świadkami, patrząc na te fragmenty Majdanu. Z Majdanu, między kulami, między orszakami pistoletów, a demonstrującymi pojawiały się często sutanny. Historia nie ma barwy politycznej. Historia nie ma ideologii. Ona jest faktem. Wyszyński był w więzieniu, w areszcie domowym, w Stoczku Warmińskim. To też trzeba się tej historii uczyć, bo o niej się dzisiaj bardzo szybko zapomina. A ksiądz arcybiskup Baziak był w celi torturowany. Kiedy siostra, kiedy był już chory i opatrywała jego rany, ciało, to pytała się, skąd te blizny. Nie chciał o tym mówić. Gdy IPN Poznański przeprowadził proces, wszyscy żyjący oprawcy zastawiali się za nikim pamięci. Druga sprawa to wy, młodzi, bo do was należy jutro. Więc życzę wam, żeby nikt do waszych domów, do waszych rodzin, małżeństw nie pukał w nocy. Żebyście nie musieli robić Majdanu. Żebyście nie musieli robić strajków, jak ja także byłem organizatorem strajku w czasie praktyk zawodowych. Uczniowie naszej szkoły przygotowali krótką część tematyczną, artystyczną, będącą wstępem do prelekcji pana doktora Rafała Sierchuły z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Mottem dzisiejszej uroczystości niech będą słowa Zbigniewa Herberta. Wydaje mi się, że podejmuje się walkę nie dla wygranej, bo to zbyt łatwe. I nie dla samej walki. Życiu, kto mi wytłumaczy?
lat. Był cichociemnym, znakomicie wyszkolony w posługiwaniu się bronią ręczną i maszynową. Niepozorny, ale obdarzony wielkim czarem osobistym. Umiał być wymagający i utrzymywał żelazną dyscyplinę w podległych mu oddziałach. Troszczył się o każdego żołnierza. W dniu śmierci major Hieronim Degutowski miał 30 lat, 5 miesięcy i 11 dni. Wyglądał jak starzec. Siwe włosy, wybite zęby, połamane ręce, nos i żebra. Na koniec powiedział: przyjdzie zwycięstwo. Według protokołu z egzekucji został zamordowany 7 marca 1949 roku o godzinie 19 przez kata Piotra Śmietańskiego. Ale znany jest też inny przebieg wydarzeń. Łowcy mieli wepchnąć majora zaporę do worka, który powiesili pod sufitem i strzelali do niego bez upamiętania. Sam to robiłem, dzięki temu może właśnie przeżyłem. Nie byłem, jak to się mówi, miękki. Myśleli, że na serce może umrę, albo co. Naczelnik więzienia powiedział mu, że został ułaskawiony na dożywocie. Siedział w kilku więzieniach, we Wronkach 3 lata był zamknięty w izolatce bez prawa do spacerów i książek. Wyszedł w 1956 roku po amnestii. Mieszkał w Tomaszowie Mazowieckim i do 1981 roku pracował jako brygadzista produkcji organicznej w fabryce Chemitek z Wistą. Zmarł w 2002 roku w święto odzyskania niepodległości. W naszej historii regionalnej również znalazł się bohater, żołnierz niezłomny. Okolity Turków w latach 1945-1948. Miasteczko Katuliszku. Decydujące starcie nastąpiło pod koniec lutego w okolicy wsi Czachłyńsk. Groźnie został ranny, próbował popełnić samobójstwo, ciężko się zranił i zmarł w areszcie UB w Turku. Jego zwłoki prawdopodobnie rzucono do warty. Żołnierze wykręci doczekali się po latach rehabilitacji i symboliczny grob. Danuta Siedzikówna, pseudonim Ink. Wyklęta życia, nic nie oglądam się za siebie. Tam, gdzie dym i mrok, będę blisko obok ciebie. Jeszcze tylko jeden krok, nie oglądam się za siebie. Tam, gdzie dym i mrok, co przede mną, tego nie wiem. Niczego.